bardzo krótko, tak. Uważam, że wynik jest w pełni sprawiedliwy, tak? Odzwierciedla to, co się działo na boisku. Oczywiście można gdybać, bo był rzut karny dla Podbeskidzia. My też po strzale Petyrego obiliśmy poprzeczkę, także tych czystych sytuacji, też powiem szczerze, akurat w meczu nie było wiele z obu stron. Natomiast no to wszystko weryfikowało boisko. No. Bardzo, bardzo słabe. No. Tak naprawdę wypacza potencjały obu zespołów. Mówię o obu zespołach, tak? Bo i Podbeskidzie ma wielu bardzo dobrych piłkarzy potrafiących grać w piłkę i my. Myślę, że gdybyśmy grali na dobrej płycie, to widowisko byłoby jeszcze lepsze. Także współczuję tutaj w Bielsku, szczególnie trenerowi Adamowi Noconiowi, że musi na takiej płycie grać, bo to jest też zespół, który, mówię o Podbeskidziu, ma bardzo duży potencjał. Wiemy, że mają problemy, widzieliśmy, mają problemy ze zdobywaniem bramek, ale na tej płycie trudno wymagać o finezję, o płynność w grze. Także tutaj bardziej się skupiłem dzisiaj na boisku. Natomiast co do samego spotkania, uważam, że w pierwszej połówce popełniliśmy kilka błędów, jeżeli chodzi o nasze ustawienie, szczególnie w fazie straty piłki i przejścia z ataku do obrony. Natomiast w drugiej połowie już skorygowaliśmy i tak naprawdę dobrze się przeciwstawialiśmy, jeżeli chodzi o ten element. My oczywiście z punktu jesteśmy połowicznie zadowoleni, bo mamy swoje cele, ambicje. Natomiast też szanujemy tutaj na tym trudnym terenie. Życzę oczywiście od Beskidziu no, przy takim stadionie, żeby jak najszybciej też wracali tam, gdzie powinno być ich miejsce, czyli do Ekstraklasy, a swojemu zespołowi, zawodnikom w tych warunkach dziękuję za walkę, determinację. Wytrzymaliśmy najważniejsze całe spotkanie pod względem fizycznym i to też jest biegowym, to jest dla nas bardzo istotne. Dziękuję bardzo. No, uważam, że mecz był bardzo wyrównany. Stworzyliśmy sytuację, rzut karny. Miedź miała też w pierwszej połowie jedną. No, myślę, że tutaj ważne było, kto strzeli bramkę, bo mecz był wyrównany, mecz był taki, bym powiedział, bardzo równy i no, ważne jest, żeby bramki strzelać. No, my ich nie strzelamy, gramy szczelnie w obronie, stwarzamy sytuację, no ale brakuje nam konkretów i dlatego zabrakło nam dzisiaj 3 punktów.